Jarmarki bożonarodzeniowe to niezwykłe miejsca, które swoim klimatem przenoszą w świąteczną krainę. Jak co roku również Toszecki Jarmark Adwentowy dodał magicznej świątecznej atmosfery. Udało nam się powrócić do tradycji po niestety rocznej przerwie covidowej, ale myślę, że jarmark jak najbardziej udany. Jarmark, który przyciąga bardzo wielu mieszkańców, ale także gości spoza gminy. Jarmark, na którym można coś przepysznego zjeść, można kupić niebanalne prezenty. Jarmark, który ma swoją szczególną atmosferę, którą myślę, że wszyscy, którzy go odwiedzają, doceniają i dlatego z roku na rok mamy jarmark coraz większy, coraz bardziej okazały i coraz więcej gości go odwiedza. A co ciekawego pojawiło się na jarmarku? Znajdziemy stroiki i pierniczki, które robiły nasze Marianki. Znajdziemy skarpetki specjalnie tylko właśnie tutaj na to stoisko. Znajdziemy też nasze kalendarze z wizerunkiem Matki Bożej Teszeckiej tutaj naszej. Znajdziemy bombeczki z wizerunkiem Katarzyny Aleksandryjskiej i naszą Matkę Boską w grocie. No na pewno nasze ręcznie robione ozdóbki, fajne zawieszki na choinkę, zwłaszcza dla dzieci. Ciasta domowej roboty, co nasze gospodynie piekły. Zapraszamy na coś ciepłego, na barszczyk i na ciepłe krokiety. Herbatkę zimową mamy bardzo dobrą, kawę kardamonową, więc zapraszamy. Jabłuszka są naszą recepturą i robimy je od pierwszego jarmarku, bo myśmy w zasadzie zakładali jako DFK ten jarmark. Są one drążone, smarowane cytryną, potem rodzynki moczone w rumie przynajmniej tydzień, migdały, cynamon z trzcinowym cukrem, gorąca czekolada i do pieca idą na pół godziny. Taki jest fenomen tych jabłek. Same dobre rzeczy. 11. Toszecki Jarmark Adwentowy przeszedł już do kart historii wydarzeń gminy Toszek. Jednak jego świąteczny klimat na długo pozostanie w pamięci. Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas duchowy. W tym magicznym czasie w wielu miejscach pojawiają się piękne, świąteczne ozdoby, które swoim blaskiem zachwycają mieszkańców. Okres świąt Bożego Narodzenia to czas spotkań, radości, miłości i rodzinnego ciepła. A czego życzą mieszkańcy Toszka? Tego sobie możemy życzyć. No dużo zdrowia i pogody. Spokoju przede wszystkim. Zdrowia i dużo czasu. Nowej choinki i dużo ludzi na koniec. No i dużo prezentów. Tylko zdrowia w dzisiejszych czasach. Świąteczne życzenia przekazują również burmistrz Grzegorz Kupczyk oraz przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Kobiernik. Drodzy Państwo, przed nami kolejne święta Bożego Narodzenia. Niestety po raz kolejny z powitą mgłą covidową. Dlatego życzę Państwu przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, ale także spotkań w gronie rodziny, wiele ciepła okazanego drugiej osobie, a także wielu, wielu chwil spędzonych razem. Na nadchodzący rok spełnienia wszystkich marzeń, zrealizowania wszystkich zamierzeń oraz również wiele, wiele zdrowia. Szanowna wspólnoto samorządowa, drodzy mieszkańcy, kolejny raz przychodzi nam obchodzić tegoroczne święta w czasie pandemii. Dlatego tak bardzo ważna jest wiara, nadzieja i miłość, abyście Państwo byli przez te święta napełnieni właśnie tą wiarą, nadzieją i miłością. Abyście spędzali te święta w gronie rodzinnym i abyście Państwo byli zdrowi. Na nadchodzący nowy rok chciałbym życzyć, aby spełniły się te nasze wszystkie plany samorządowe. Jesteśmy w przededniu głosowania budżetu, także mamy dużo inwestycji do przeprowadzenia. Więc chciałbym, żeby się to wszystko w przyszłym roku spełniło, ale także, żeby spełniły się Państwa plany, Państwa oczekiwania i Państwa marzenia. Te wypowiedziane i te niewypowiedziane, które w sercu Państwo nosicie, także niech się spełnią. No i to, co najważniejsze, życzę dużo zdrowia i szczęśliwego nowego roku.